Mamy ostatni tydzień wakacji. Czy się to komuś podoba, czy nie? Czas pomyśleć o szkole. W Katowicach jest taka, jedyna w Polsce. Nie ma tu klas, ocen, dzwonków ani dziennika. Nie oznacza to jednak, że dzieci się nie uczą. Jak wygląda szkoła socjokratyczna? Sprawdzała Fatima Arlińska. Do rozpoczęcia roku szkolnego, tego tradycyjnego, pozostał jeszcze tydzień. Są jednak tacy, którzy do szkoły już wrócili. Uczniowie niepublicznej podstawowej szkoły socjokratycznej w Katowicach swoje wakacje zakończyli końcem lipca. Placówka prowadzona jest w domu prywatnym, gdzie edukacja daleka jest od tej najbardziej powszechnej. Uczniowie nie są objęci systemem w tradycyjnym rozumieniu, a przyswajanie wiedzy w niekonwencjonalnych warunkach to dla nich frajda. Podoba mi się. Fajne jest to, że mamy swobodę takich... No można robić różne rzeczy, można wybrać sobie, co chcesz robić. Możesz zrobić dużo fajnych rzeczy, które na pewno... Myślę, że raczej szkoła systemowa, ale nigdy nie byłem, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, że na pewno, ale raczej byś nie zrobił. Dzieci uczęszczające do szkoły socjokratycznej są w trybie nauczania domowego, a obecność w niej jest tego uzupełnieniem. Nie ma tam sztywnych zasad czy planu zajęć, ale chaos tam nie panuje. Tamtejsi edukatorzy posiadający pedagogiczne wykształcenie mają przypisane zadania. Ale to przede wszystkim dzieci przyczyniają się do tego, co robią i jak się uczą. W szkole nie mamy ocen, nie mamy dzwonków, nie mamy klasówek, nie mamy wszystkich takich konwencjonalnych metod systemowej edukacji. Natomiast bardziej uczymy się poprzez poznawanie, poprzez eksplorację, poprzez po prostu bycie z dziećmi. Wierzymy w jakiś naturalny proces edukacyjny, który się po prostu zadziewa, odbywa. Matematyka to na przykład programowanie czy szacowanie, przyroda to wyjście do lasu. Każdy jednak semestr musi zakończyć się egzaminem w szkole macierzystej, pod którą uczeń podlega. Inspiracją do powstania szkoły socjokratycznej, pierwszej takiej w Polsce, była szkoła w Wielkiej Brytanii. Rodzice, którzy zdecydowali się na takie wsparcie rozwoju dziecka, nie zgadzają się z tradycyjnymi metodami nauczania oraz chcą, aby ich dziecko i oni sami mieli wspólny głos w edukacji. Systemowa edukacja nie spełnia moich oczekiwań. Nie chcę, żeby ktoś nakazywał coś mojemu dziecku, zmuszał je do bezproduktywnego nauczenia się czegoś na pamięć. Chciałbym, żeby moje dziecko było aktywnym poszukiwaczem, odważnym kreatorem rzeczywistości. Uczniowie czują się tam swobodnie, a wszyscy mówią do siebie po imieniu. Szkoła aktualnie ma w swoich strukturach 19 podopiecznych.